Witamy serdecznie w odcinku Pokaż, co potrafisz, czołgiem Ferdynand, który jeszcze chyba nie był pokazywany u mnie. Chociaż może był pokazywany, już nie, nawet nie pamiętam. No ale ważne, żebyśmy coś powiedzieli na temat tego czołgu, jak się sprawuje po patchu 8.6, bo jak wiadomo, ten patch wiele zmienił w grze TDK-ami. Ten wyniczek, zajebisty wyniczek, zrobił kolega Adi 2160. 2160, tak? Tak, tak, witam wszystkich. Wiadomo, tutaj będzie na pewno jakiś ten czat pod filmikiem, że już ten mecz widzieliście na Twitchu. Tak, widzieliśmy. Puszczałem już go na Twitchu, nagrywałem, ale mi się zjebało i nagrywamy go jeszcze raz. A tak szczerze mówiąc, już jestem w ciężkim stanie, no ale postaramy się coś powiedzieć. Adi, więc wszystko w twoich rękach. Na początku, Adi, opowiadaj, co planowałeś zrealizować w tym meczu, tym czołgiem na tej mapie. Planowałem jechać właśnie na wprost, nigdy nie jeżdżę w miasto, staram się tu pomóc właśnie w tych budynkach. No, planów nie miałem, no jak to randomka, jechać przed siebie i niszczyć. No, napotkaliśmy tutaj dość duży opór, więc strzelałem i się wystrzelałem, wynik dobry. Tutaj będę miał trochę głupich błędów, bo nie trafiam. Chociaż celność Ferdynanda jest bardzo dobra, po tym patchu 8.6 jeszcze lepsza i myślę, to jest jego zaleta. Również to działo jest też bardzo fajne, szybkostrzelne, 10,35 sekundy przeładowania, więc naprawdę można poharatać przeciwników. A pancerz 200 mm też spory, tutaj odbije parę pocisków, nawet Golda od STI. Dobra lufa, bo to jest lufka w zasadzie ta sama, którą ma Maus przy E75, nie? Tak. Tylko lepiej przeładowuje. Faktycznie też bardzo miło wspominam ten czołg. Ja na tym czołgu rozegrałem chyba ponad 400 meczy, dlatego że zbierałem też w patchu 7.4 bodajże expa na jak Panzera S100. Tak było kiedyś, można po prostu z Ferdynanda, później po patchu od razu X był przełożony i można było od razu kupić sobie jak Panzera S100 z jak Tigera. Okej, czyli jak widać, kilka błędów popełniłeś, a i tak zrobiłeś zajebisty mecz i to był, to jest twój najlepszy mecz, jaki zrobiłeś, jeżeli chodzi o exp w historii. Twojej tak. Gry World of Tanks. I damage też największy tutaj nabiłem do tej pory. No, bitwa udana. Życiówka, no. Myślę, że się chyba już więcej nie powtórzy taka. Powtórzy się, powtórzy, spokojnie. Dążysz do jak Tigera. Jak Tigerem, uwierz mi, będzie ci się grało jeszcze lepiej. Teraz tak. W patchu 8.6 sporo zmian. Oczywiście najważniejsze zmiany dotyczą artylerii, ale także właśnie te deki sporo dostały buffa, nie tylko jeżeli chodzi o celność, tak, wszystkie czołgi, czyli teraz wszystko wchodzi... Muszę wyprostować, nacisnął mi się touchpad na laptopie i strzeliłem. No, wszystkie strzały prawie wchodzą w centrum kółeczka. To jest, to dotyczy wszystkich czołgów, nawet artylerii, ale te deki też otrzymały buffa, jeżeli chodzi o exp. Jeżeli ten dek zrobi dużo damage'u, to po prostu dostaje więcej expa niż w poprzednich patchach. Tak, taka informacja jest właśnie związana z tym patchem 8.6, z tym, że nie pamiętam dokładnie ile procent dokładnie jest więcej tego expa przy dobrym damage'u TDK. W każdym razie
Na pewno teraz, jeżeli zrobi się dobry damage na TD-ku, naprawdę ten exp będzie solidny, a kiedyś TD-ki miały właśnie gorzej, jeżeli chodzi o niż heavy tanki. Dobra, akurat pierwszy raz jak nagrywaliśmy, zdecydowanie lepiej nam to wychodziło, nie? Adik? No, troszkę. No, a niestety już jest godzina 21 i tak wyszło, jak wyszło. Teraz nie trafiłeś tego T29 jakoś niefartownie? No, nie jakoś. W tej bitwie nie zabłysnąłem celnością akurat. No. Wiesz co, w poprzednim właśnie nagraniu Costello oznajmił nam trochę historii Ferdynanda. Nie wiem, czy pamiętasz to, co mówił Costello i czy byś mógł to teraz powiedzieć? Costello powiedział, że Ferdynand został zaprojektowany przez Ferdynanda Porsche i też pamiętam, że ten czołg nie spisywał się zbyt dobrze w II wojnie światowej. Silniki były wadliwe. I też do Ferdynanda, mimo że to, że nie był najlepszym niszczycielem, należy rekord strzału. Prawie 4 km, jak na II wojnę światową, bardzo celny był, ale niestety były wadliwe te czołgi, no i niestety nie wysłużyły się zbytnio w II wojnie światowej. Chciałbym też dodać, że właśnie te wszystkie czołgi Tiger P, co mają też w nawiasie P, no to właśnie wszystkie były właśnie zaprojektowane przez Ferdynanda Porsche i miały dość charakterystyczne grubszy pancerz od innych właśnie tych czołgów projektowanych przez Niemców. Ale czyli całkowicie były projektowane przez Ferdynanda Porsche, czy tylko silnik Porsche? Nie, chyba Ferdynand Porsche brał też udział w projektowaniu tam tych wszystkich innych parametrów. Był takim współprojektantem tych czołgów. Mhm. Ja naprawdę Ferdynanda bardzo miło wspominam z gry, naprawdę zajebiście mi się tym czołgiem grało. I teraz ważna kwestia jest, że po tym patchu 8.6 wszystkie te deki naprawdę są o wiele bardziej zajebistsze niż były. I perki i moduły. Tutaj w te dekach bardzo teraz się przydaje krycie i lorneta, więc jakie ty moduły w ogóle miałeś zainstalowane w tym czołgu? Chyba dosyłacz, siatka jak widać i nie pamiętam, ale chyba ulepszony system naprowadzania, co teraz w 8.6 jest mniej przydatne, bo i tak te pociski są celniejsze, więc no. Teraz mam założoną lunetę. Tak, tak, tak. Teraz jak się gra TD-kami zdecydowanie wystarczy ładowanie, krycie i lorneta i naprawdę można zajebiście grać, tylko trzeba oczywiście pamiętać o tym, żeby gdzieś się ukryć tym TD-kiem w odpowiednim miejscu. Przepraszam. Oczywiście w miastach TD-kami nie gra się tak jak na otwartych przestrzeniach, czyli ty tutaj jeździłeś i rozpierdalałeś, nie? No, ale no mimo tego, że byłem na dobicie, no to koksiłem trochę, a na szczęście mi się udało. Trzeba pamiętać, że tank destroyery mają lepszy damage na minutę niż heavy tanki, więc dlatego miały nerfa, jeżeli chodzi o exp z damage'u, a teraz jest to poprawione. Już naprawdę wiele meczy tank destroyerami otrzymuje właśnie z zajebistymi wynikami expa. Teraz możemy powiedzieć, żeby nie spoilować wyniku, czyli ty miałeś tutaj około 3050 expa pojedynczego przy damage'u 7600 ponad. No to myślę, że zajebisty wynik. No ja do tej pory nie zrobiłem żadnym czołgiem lepszy wynik. To też twój jest najlepszy wynik. Jak widzicie, meczyk z błędami, a wynik zajebisty. Warto w tej chwili grać TD-kami. Nie? Tak, tak. Ferdek wymiata. To jest mój ulubiony czołg i STI. To można grać tym. Nawet go zostawię dla zabawy. Bardzo przyjemny czołg. Polecam Ferdynanda.
No, myślę, że spodoba Ci się też jak Tiger. Zdecydowanie z tą najlepszą lówką. Chociaż ja najlepszy wynik jak Tigerem zrobiłem na stokowej lówce, czyli na tej samej, co Ty masz teraz. I on jeszcze o sekundę szybciej przeładowuje, nie? No No to dobra. naprawdę, można zdziałać wiele. Na stokowym jak Tigerze naprawdę zrobisz zajebiste wyniki. Okej, no to dzięki i wybaczcie wszyscy, co widzieli nagranie pierwsze, że niestety się nie udało, ale coś zjebał mi się Action program i bez dźwięku mi się nagrało. Teraz nagrywamy drugi raz. No i mam nadzieję, że meczik się spodobał. To co, no to dziękujemy i idziemy expić. No, dzięki, na razie.